Zeznawał pan minister Jan Szyszko, był też szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, pan dyrektor. To oczywiście dotyczyło wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Na to się Polska nie chce zgodzić. Dotarliśmy też do nagrań, do materiałów, które zostały zarejestrowane o tym, co działo się na sali. W poniedziałek wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Antonio Tiziano wysłuchał argumentów ministra oraz jego przeciwniczki Katarzyny Herman, reprezentującej stronę Komisji Europejskiej. Jak donoszą też nasi korespondenci, myliła regulamin Trybunału z traktatami Unii Europejskiej, ale też ważniejsza sprawa to, że Komisja Europejska chciałaby stwierdzić na podstawie artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Polska naruszyła postanowienia Trybunału, to znaczy nie zrealizowała nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Później na podstawie artykułu 260 chciała nałożyć kary finansowe za jego nierealizowanie. Problem jednak w tym, że ten artykuł dotyczy wyroków, a nie postanowień tymczasowych. Komisja miała tu wątpliwości, potwierdza to jej żądanie doprecyzowania postawienia przed Trybunał, aby móc ukarać Polskę. To była ich przygotowana ścieżka. I Trybunał zaproponował jednak zupełnie nowe rozwiązanie, o którym nawet komisja nie pomyślała i które dotychczas nie było stosowane. Krótko mówiąc, sędzia stwierdził, że ma ogólne przepisy na jego podstawie zasądzić jakieś sankcje lub kary finansowe. Chodzi tutaj o artykuł 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To poważny, powiemy, precedens, który może otworzyć unijnym instytucjom drogę do karania państw członkowskich w nowy, niestosowany wcześniej sposób. Pozwalałby na dowolną nadinterpretację i nakładanie kar finansowych. Potrzebna jednak jest reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naszego rządu i poinformowanie innych państw o takim zagrożeniu. Posłuchajmy tego, co działo się też na sali. To oczywiście fragment z wczorajszego posiedzenia. Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy. Co zdaniem komisji konieczne jest celem zapewnienia skuteczności postanowienia Trybunału? Proszę bardzo. Powtarzam, jakie środki komisja uważa za nieodzowne celem zapewnienia skuteczności poszanowania postanowienia Trybunału? Więc, panie wiceprezesie, naszym zdaniem w postanowieniu kończącym niniejsze postępowanie należałoby doprecyzować tą klauzulę bezpieczeństwa publicznego i opatrzyć ją kryteriami, tak aby komisja mogła również potem podjąć odpowiednie środki, postępowanie naruszeniowe za brak właśnie respektowania tego postanowienia. Czyli doprecyzowanie kryteriów bezpieczeństwa publicznego, o których mówiłam na końcu mojego wstępnego wystąpienia. Jeśli sami państwo twierdzą, iż są przypadki, w których ewidentne jest, iż nie jest zapewnione bezpieczeństwo publiczne, co zmieni tak naprawdę doprecyzowanie pojęcia warunków bezpieczeństwa publicznego? Przepraszam bardzo, nie dosłyszałam. Jeśli sama komisja twierdzi, iż wycinanie drzew i skala wycinki wykracza poza wymogi bezpieczeństwa publicznego, czemu miałoby służyć doprecyzowanie pojęcia bezpieczeństwo publiczne, jeśli Polska nadal prowadzić będzie później wycinkę? Czy nie, raczej nie powinno być mowy o jakichś sankcjach, grzywniach? Jeżeli posiadałaby w postanowieniu końcowym bardziej dokładne kryteria dotyczące bezpieczeństwa publicznego, wówczas łatwiej by było komisji wykazać i udowodnić, że wycinki rzeczywiście mały miejsca z naruszeniem postanowienia. Tutaj to jest taki przykład naprawdę. Tak, ale to jest postanowienie. Ale przerywa sędzia. Pady. Prezes, jest to postanowienie w sprawie środków tymczasowych. Zatem doprecyzowanie kwestii bezpieczeństwa publicznego przecież to nie zmienia nic, ponieważ komisja twierdzi, że Polska nie poszanowała postanowienia. Pani oczywiście ma rację,
że prosi o nałożenie jakiejś sankcji grzywny, czy też kary dziennej, bądź jakiejś innej okresowej, aby nadać skuteczność postanowieniu. Więc uzyskując postanowienie końcowe Trybunału, moglibyśmy w przypadku rażącego, w przypadku naruszenia tego postanowienia wszcząć postępowanie na podstawie artykułu 258. Podejrzewam, że z bardzo krótkimi terminami umożliwiającymi stronę pozwaną przedstawienie argumentów i wtedy... Prezes Pszera, nie potrzebuje pani zatem żadnego postanowienia, bo więc zgodnie z... Nawet bez postanowienia mogą państwo wszcząć postępowanie z artykułu 260. Albo państwo teraz żądają sankcji bądź też kar, albo kończą na koniec postępowań. Czekają na koniec postępowań. Moment, żeby skonsultować się z moim pełnomocnikiem. A więc doprecyzowanie kryteriów bezpieczeństwa publicznego może pomogłoby również Rzeczpospolitej Polskiej lepiej zrozumieć zakres postanowienia Trybunału. Ponadto w sierpniu zastanawialiśmy się, jakie środki mamy do dyspozycji w przypadku takiej sytuacji, jaka zaistniała, i rozważaliśmy, czy możliwe jest na podstawie tryktatów wszcząć postępowanie na podstawie 260 przeciwko Rzeczpospolitej Polsce, ale samo brzmienie traktatu i przepisu 258-260 nie jest w naszej opinii na tyle jasne, aby pozwoliły nam wnieść wszcząć postępowanie na podstawie 260 w przypadku właśnie naruszenia postanowienia tymczasowego ex parte. Myślę, że nie należy szukać dalej. Artykuł 279 daje uprawnienia Trybunałowi. Wystarczy, by komisja się o to zwróciła po prostu. Nie ma potrzeby wszczynania kolejnego postępowania. Aby zażądać grzywny. Mamy do czynienia z artykułem 279. Możemy wszcząć postępowanie w oparciu o ten artykuł. Ten pozwala na nałożenie kar. Jeżeli pan wiceprezes sugeruje nam, aby wnieść odpowiedni wniosek w celu zapewnienia skuteczności postanowienia tymczasowego, to my jak najszybciej to zbadamy. Prezes, ja niczego nie sugeruję. Mówię, co stanowi traktat. Nie trzeba szukać artykułu 258 czy 260. Nie. Mamy swoistą logikę dotyczącą postępowania pilnego. Niczego nie sugeruję. Mówię jedynie, że jeżeli komisja się o to zwróci, wiceprzewodniczący ma pewne prerogatywy w odniesieniu do postępowania pilnego. Nie egzaminowali artykułu 179 regulaminu Trybunału. Ale dokonamy tego jak najszybciej. Nie, chodzi o artykuł 279 traktatu. Traktatu? 279 traktatu. Nie badaliśmy tej kwestii, tego naruszenia właśnie pod kątem 279 traktatów. Ale możemy tego dokonać bardzo szybko. Tak, jeśli komisja się o to zwróci, potrzebne będzie postępowanie kontraktoryjne. Jeśli zwrócą się państwo o to w ramach tegoż postępowania, potrzebne będzie postępowanie kontradyktoryjne. Prezes, prosiła pani, aby Trybunał uczynił coś, aby zapewniono skuteczność postępowania. Może pani to uczynić teraz? Może pani teraz poprosić coś, aby zapewnić skuteczność postępowania? Panie wiceprezesie, czy mogłabym prosić o 5 minutek, żeby skontaktować się moich pełnomocników, aby skierować odpowiedni wniosek? Mają państwo 3 minuty, bardzo proszę. Rozprawa jest w toku.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowny wiceprezesie Trybunału, po krótkiej konsultacji jesteśmy tutaj jednogłośni, że wnosimy, że Komisja Europejska wnosi do Trybunału o podjęcie wszelkich koniecznych środków tymczasowych, aby usankcjonować Rzeczpospolitą Polskę za naruszenie postanowienia z 27 lipca 2017 roku i wniosek ten opieramy na artykule 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prezes, zatem pan, oczywiście pani prosi o nałożenie kar okresowych, a nie aby nałożyć sankcje. W postępowaniu o środki tymczasowe można nałożyć kary okresowe z tytułu nieposzanowania postanowienia. Nie można nałożyć sankcji. Tam te będzie można nałożyć w wyroku. Zatem interpretuje pani słowa jako karę okresową. Wnosimy o astręcz. Dziękuję. Monsieur le ministre, qu'est-ce que pense la Prezes, a cóż pan, panie ministrze, Polska myśli o wnioskach komisji? Szanowny panie prezydencie, ja chciałem poprosić o to, żeby również w imieniu rządu zabrały głos dwie osoby, a mianowicie z jednej strony dyrektor generalny Lasów Państwowych, który myślę, że wyjaśni tutaj znowu następne nieporozumienie, jak również mojego zastępcę, mecenasa, który zgłosi pewne uwagi do spraw związanych z proceduralnych. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że bezpieczeństwo publiczne to jest bezpieczeństwo zdrowia i życia, natomiast no, bezpieczeństwo to nie dotyczy tylko i wyłącznie sprawy dróg, dlatego że właśnie specyfiką tego regionu jest to, że mieszkańcy chodzą do lasu i zbierają grzyby i jagody i tam są miejsca, gdzie jest dużo grzybów, a oni są narażeni na przewracające się drzewa. I chciałem zwrócić również uwagę na to, panie prezydencie, że to, co chyba komisja nie zrozumiała, a mianowicie ten wniosek zakazu usuwania ponad 100-letnich martwych świerków, a także wycinki drzew w ramach zwiększonego etatu pozyskania, dotyczy tylko i wyłącznie nadleśnictwa Białowieża, a nie Puszczy Białowieskiej. Wysoki sądzie, szanowny panie prezesie, jeżeli chodzi o wniosek komisji, który złożony został ad hoc, jak rozumiem, przed chwilą i w sposób bardzo nietypowy, jak chodzi o składanie wniosków procesowych, ponieważ nie został złożony na piśmie. Nie znamy jego dokładnego uzasadnienia, a nawet nie znamy dokładnie treści tego wniosku, z wyjątkiem dosyć ogólnego sformułowania, które zresztą sam pan prezes doprecyzował. Jesteśmy oczywiście przeciwni temu wnioskowi. Po pierwsze, jest on bezprzedmiotowy. Jest on bezprzedmiotowy, ponieważ Polska nie narusza zarządzenia tymczasowego, działa dokładnie zgodnie z tym zarządzeniem i kieruje się, tak jak pan minister wyjaśnił, względami bezpieczeństwa publicznego. A względy bezpieczeństwa publicznego w przypadku obszarów, o których tu mówimy, nie odnoszą się tylko do infrastruktury, takiej jak drogi czy budynki, ale odnoszą się też do obszarów leśnych, ponieważ również na obszarach leśnych, na których występują na przykład suche drzewa, które mogą się zawalić, przebywają osoby. Wchodzą tam osoby i te drzewa mogą się na nie przewalić, zwalić. W związku z tym władze polskie ponoszą odpowiedzialność za to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Jesteśmy też przeciwko doprecyzowywaniu tej przesłanki bezpieczeństwa publicznego. Po pierwsze dlatego, że byłoby to bardzo trudne, żeby każdy poszczególny przypadek tak doprecyzować, żeby ta przesłanka była trafnie sformułowana, ponieważ każdy przypadek jest inny. A po drugie takie doprecyzowanie mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdy Polska nie mogłaby podjąć działania, które w ocenie władz polskich jest ze względu na bezpieczeństwo publiczne konieczne. I pytanie,
Kto ponosiłby odpowiedzialność w takiej sytuacji, gdyby doszło, nie daj Boże, do wypadku, któremu Polska nie mogła zapobiec, ponieważ miała związane ręce doprecyzowanym zarządzeniem prezesa. I teraz, jeżeli chodzi o ten nietypowy wniosek, ja się pierwszy raz spotykam z sytuacją, gdy wniosek, i to tak daleko idący, jak wniosek o nałożenie kary okresowej na Polskę, jest składany ad hoc na posiedzeniu i w sytuacji, gdy jeszcze 5 minut temu, co przyznała sama przedstawicielka komisji, komisja takiego wniesienia takiego wniosku w ogóle nie rozważała. Został on zasugerowany, jego złożenie zostało zasugerowane przez pana prezesa, co w moim przekonaniu narusza zasadę kontradyktoryjności niniejszego postępowania. Narusza rażąco zasadę kontradyktoryjności. Co do szczegółów tego wniosku, nie mogę się w tej chwili odnieść, ponieważ jak powiedziałem, nie znam ani dokładnych żądań komisji co do wysokości tej wnioskowanej okresowej kary pieniężnej. Nie znam uzasadnienia tego wniosku. Zresztą jest to niemożliwe, skoro komisja powzięła ten pomysł o złożeniu takiego wniosku dopiero przed chwilą i złożyła go w sposób bardzo niejasny w formie ustnej, co zostało jeszcze następnie doprecyzowane przez pana prezesa. W związku z czym, jeżeli wniosek jakikolwiek komisji dostaniemy w zwykłym trybie, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, i jeżeli będziemy mieli czas, odpowiedni czas na ustosunkowanie się do takiego wniosku, oczywiście odniesiemy się do wniosku komisji, ale musimy mieć na to czas, musimy ten wniosek przeanalizować i wyjaśnimy jeszcze raz w odpowiedzi na taki wniosek, że jest on bezprzedmiotowy, ponieważ Polska w żadnym punkcie nie narusza tymczasowego postanowienia, opierając się na względach bezpieczeństwa publicznego. A to władze polskie, a nie Trybunał Sprawiedliwości i nie Komisja Europejska ostatecznie odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wszystkim osobom znajdującym się na terenie Puszczy Białowieskiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, to był fragment posiedzenia.